Galeni do drzwi gestapo przyszli do mnie z życzeniami. No i teraz tak. To nie był w świecie. Nie widział życia. Tego życia. To nie by nie miał pojęcia. Wybrałam się ciosku. Brał udział w powstaniu styczniowym, został zaresztowany, majątek oczywiście skonfiskowany, ledwo żył. Tak więc kończąc to wszystko, bo to naszą dzisiejszą rozmowę, opowieść, trzeba powiedzieć tak, że trzeba walczyć o dobro. Dobro musi zwyciężyć. Musi zwyciężyć.